Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym wydaniu O Świecie w Onecie. Przy mikrofonie Michał Broniatowski, a po drugiej stronie... Adam Jacek, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, jesteśmy od kilku dni w nastroju rocznicowo-historycznym. Nie jest to wesoła rocznica, w ubiegły piątek minął rok od agresji Rosji na Ukrainie. Na Ukrainę, która no, co prawda trwa już rok i wydawało się, że to jest już strasznie dużo, to prawdopodobnie zanosi się na to, że długo jeszcze się nie skończy. Przy okazji tej rocznicy powstało mnóstwo rozmaitych tekstów, rozmaitych komentarzy, przewidywań i tak dalej, i tak dalej. Ja jednak chciałbym dzisiaj wrócić do tych dni sprzed roku, a właściwie w sumie to i sprzed półtora roku. W związku z tym, że w Politico, mojej macierzystej redakcji, powstał potężny tekst, który czyta się przez półtorej godziny, ostrzegam, ale bardzo zachęcam do przeczytania tego. On jest podzielony na 5 części. Otóż jest to tekst, w którym zostały spisane wypowiedzi najwyższych urzędników amerykańskich oraz brytyjskich na temat tego, jak się dowiedzieli o wybuchu wojny, jak musieli sobie sami przyswoić wagę tego, co się zbliża. Widzieli wyraźnie, że to, co nadchodzi, jest, no jest największą operacją wojenną w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej 80 lat temu. Następnie musieli przekonać cały świat, a przynajmniej ten zachodni świat, do tego, żeby potraktować tę groźbę, którą sami odkryli, poważnie. A jeszcze później musieli też przekonać Putina, znaczy powiedzieć przynajmniej Putinowi, że wiedzą, co zamierza i że w związku z tym są przygotowani z bardzo ostrymi sankcjami. Putin jednakże przyjął to tylko do wiadomości, ale swój plan kontynuował. Więc może ja przedstawię kilka cytatów, które są w tym artykule no, bardzo charakterystycznych, ale zanim to zrobię, to chciałem cię zapytać, czy ty pamiętasz, co myślałeś, zresztą podobnie myślałeś jak ja, więc wiem, co odpowiesz, ale tym niemniej jednak to będzie ciekawe, zanim wrócimy do tego artykułu. Czy ty pamiętasz, co myślałeś jesienią 2021 i potem wczesną zimą, styczeń, pierwsza połowa lutego, kiedy Amerykanie zaczęli ostrzegać już publicznie o zbliżającej się wojnie i czy do ostatniej chwili też podobnie jak ja myślałem, że jednak jeżeli w ogóle do czegokolwiek dojdzie, to będzie to raczej ograniczona inwazja. Wahałem się między, nazwijmy to, nadzieją a rozumem. Bo nadzieja polegała na tym, że wydawało mi się, że dla Rosji ponowna inwazja na Ukrainę byłaby olbrzymim błędem i właściwie strategiczną pomyłką. Natomiast no, z drugiej strony widać było, że setki tysięcy żołnierzy rosyjskich jest przesuwanych nad granicę z Ukrainą i że to nie są tym razem zwykłe ćwiczenia NATO, tu też właśnie z tego artykułu, o którym wspominasz i z tych wspomnień urzędników amerykańskich i innych, no wynika jasno, że oni potrafili odróżnić ćwiczenia od niećwiczeń, od mobilizacji. I po prostu na jesieni widać było, że ta mobilizacja jest realna. Jeżeli do tego dołożymy te wypowiedzi Putina, ten jego artykuł o Ukrainie, ta taka niechęć do Ukrainy, która jest niezależna od Rosji i no to wszystko składało się niestety na to, że rozum
kazał brać ewentualność agresji na poważnie, nawet jeżeli do końca była nadzieja, że może Putin się cofnie. No, jak wiemy, dzisiaj się nie cofnął. Dobrze, więc zanim będziemy dalej wspominać o tym, że się nie spodziewaliśmy, nie byliśmy w tym jedyni, jak wiadomo, na świecie, to chciałbym powiedzieć o kilku sprawach, o których wspominają bohaterowie tego artykułu, o którym Państwu mówimy i do którego jeszcze raz bardzo zachęcam, żeby Państwo zajrzeli, poświęcili mu wieczór, może nie do poduszki, bo to dosyć przerażające. Otóż cała historia zaczęła się zaraz po spotkaniu prezydenta Bidena z prezydentem Putinem w Genewie latem 2021 roku. Tamtego lata Putin zaraz po spotkaniu w Genewie, który jak teraz wychodzi na jaw, było przede wszystkim poświęcone nie tyle odstraszeniu, co odwiedzeniu Putina od ewentualnych planów przeprowadzenia jakiejś interwencji w Ukrainie. Rozmawiano oczywiście o innych sprawach, o tych wtedy wielokrotnie powtarzanych atakach typu ransomware na amerykańskie instalacje, pamiętamy o tym i cyberprzestępczości i tak dalej, ale znaczna część dyskusji, jak powiedziałem, dotyczyła Ukrainy. Zaraz po tym spotkaniu Putin opublikował długi artykuł o Ukrainie i w tym momencie Amerykanie zwiększyli czujność, a reszta świata jakby nie zauważyła. Putin praktycznie w tym przemówieniu, w którym, przypomnę, powiedział, że chyba po raz pierwszy tak jasno, że nie uważa Ukrainy za samodzielne państwo, świat w dalszym ciągu uznał, że to jakaś jest jego retoryka na potrzeby wewnętrzne. Amerykanie zaczęli widzieć, że jednak tak nie jest. Bo kiedy Putin zaczął niedługo potem przygotowywać się do dorocznych ćwiczeń Sojuz, to okazało się, że według wojskowych, którzy, jak mówią, doskonale wiemy, czym różnią się przygotowania do ćwiczeń od przygotowań do interwencji militarnej, otóż Amerykanie właśnie wtedy zauważyli, że szykuje się jakaś opcja militarna na dużą skalę. Choć nie wydawało się to prawdopodobne, w sensie trudne do uwierzenia, to jednak widać to było gołym okiem. Ciekawą uwagę tutaj w tym artykule ma, ja przepraszam, że tak szczegółowo o tym, ale to jest zupełnie wstrząsające, co oni mówią. Generał Mark Miley, to jest dowódca połączonych sztabów amerykańskich, czyli najwyższy wojskowy Stanów Zjednoczonych, powiedział, że tutaj zacytuję, że to jest najbardziej niebezpieczny sposób działania. Prawdopodobnie zobaczycie 5 armii polowych, które przyjdą w tę stronę. Będzie to poprzedzone znaczną ilością rosyjskich bombardowań i ataków rakietowych. I będą to najbardziej przerażające działania bojowe od II wojny światowej. I on tutaj mówi jeszcze dalej, ludzie siedzą i myślą, z jakiej planety ten facet przyszedł. Przyszedł z planety może niedalekiej, ale przyszedł z orbity, na której statki kosmiczne amerykańskie szpiegowskie sfotografowały to, co się dzieje. Również ludzie w dowództwie amerykańskim nie za bardzo w to wszystko wierzyli, bo trudno było w to uwierzyć. Potem odbyło się jeszcze kilka spotkań, między innymi jesienią spotkanie G20 we Włoszech, gdzie już nie było Putina, ale zamiast niego przyjechał Ławrow. I stało się jasne, że nie ma żadnego kontaktu między Rosją a resztą świata. Świat mówił to, wygłaszał te ostrzeżenia i ostrzegał Rosję, że będzie poniesie straszne konsekwencje. Tymczasem Ławrow mówił tym językiem, który znamy doskonale, który usłyszeliśmy również podczas przemówienia Putina w ubiegłym tygodniu, który nie bierze zupełnie pod uwagę żadnych realiów, a tylko wyobrażenia rosyjskie. Żeby nie było tak, że ja cały czas o tym gadał,
To może byś skomentował, bo też czytałeś ten artykuł, w którym oni pokazują wyraźnie, w jakiś sposób świat to no, coraz bardziej przyjmował do wiadomości, a najciekawsze było to, w jaki sposób Niemcy, którzy na początku z ogromnym sceptycyzmem do tego podchodzili, nagle w momencie, kiedy działania wojenne się rozpoczęły w ogromnym tempie, bo to było w ciągu jeszcze w lutym, 27 lutego, czyli 3 dni po inwazji, Niemcy zapowiedzieli to słynne Zeitenwende, czyli epokową zmianę w swojej polityce, i ta Zeitenwende jeszcze trwa z przeszkodami i powoli, ale jednak trwa i dzieje się. Więc może o tym procesie byś kilka słów powiedział, nie tylko zresztą na terenie Niemiec. No myślę, że to był ciekawy historycznie przykład tego, że jednak te zachodnie demokracje no, oparte są o jakąś racjonalność. I Niemcy przez 20 lat inwestowali w relacje z Rosją, mając nadzieję, że pogłębione relacje gospodarcze, sąsiedztwo, że dialog, że to wszystko będzie prowadziło do jakiejś stabilizacji europejskiej. Myślę, że w Niemczech też od wielu lat i nie bezzasadnie było takie przekonanie, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Europy może się skończyć i że w związku z tym sąsiadując z mocarstwem nuklearnym takim jak Rosja, no Europa powinna szukać sposobu ułożenia tych relacji. I tyle czasu, energii, intelektu zaangażowano w to, że wszystkie sygnały ostrzegawcze o rewizjonizmie rosyjskim, o imperialnych ciągotach, o tym, że wycofanie się z Europy Wschodniej dla Rosji było i dla wielu Rosjan no było jakąś porażką, jakimś cierniem. No i teraz kwestia Ukrainy, która miałaby być kolejnym krajem, który chce sobie sam decydować o tym, gdzie należy i z kim się przyjaźni i z kim buduje współpracę gospodarczą, no po prostu okazała się dla Putina, dla części tego establishmentu rosyjskiego po prostu mostem za daleko. I Niemcy z jednej strony widzieli to wszystko, ale z drugiej strony chyba do końca mieli nadzieję, że te inwestycje w cudzysłowie, które zostały poczynione przez te 20 lat i ostrzeżenia także płynące z Berlina i z Paryża, że one zadziałają i że Putin się w ostatniej chwili cofnie. No nie cofnął się. Myślę też, że na postawę Niemców znacząco wpłynęły informacje wywiadowcze, które Amerykanie byli w stanie przekazać i w którymś momencie no, przyszedł ten moment, kiedy trzeba było się pogodzić z rzeczywistością. Myślę, że wiele osób w Niemczech do końca nie wierzyło, że Putin zaatakuje, ale skoro już zaatakował, no to okazało się, że nawet dla Niemiec, nawet dla Francji, nawet dla tych krajów, które za wszelką cenę chciały uniknąć konfrontacji, no to było przekroczenie czerwonej linii. I wydaje mi się, że przy wszystkich naszych dyskusjach o tym, że Niemcy zbłądzili, że czasami zbyt wolno reagują, że może cały czas tli się tam w Niemczech jakaś nadzieja, że to może jeszcze jakoś inaczej się da wszystko rozwiązać, no to z drugiej strony trzeba docenić to, że Niemcy, Francja również, no, wycofały się z tej swojej polityki obłaskawiania Rosji i że dzisiaj mówią wyraźnie o tym, że Ukraina ma prawo do decydowania o swoim losie, że to Ukraina zdecyduje ewentualnie o tym, jaki ma być pokój i że nikt tu się już nie wyrywa z jakimiś mediacjami, tylko wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to jest wojna i że wojna no, niestety będzie rozstrzygnięta najpierw na polu bitwy. To jeszcze nie koniec.
Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.